Olek, w piątek i sobotę zagramy dwumecz z Siarką Tarnobrzeg, Jeziorem Siarką Tarnobrzeg. Przystąpimy do tych meczów na pewno w bojowych nastrojach po tych ostatnich porażkach. Co musi zrobić Polfarma, aby wygrać? Ja myślę, że spadliśmy do tego stopnia, że po prostu walka nam wygra ten mecz. Że nie musimy patrzeć ani na jakieś tam taktyki, bo oni grają naprawdę szaloną koszykówkę i po prostu trzeba wygrać zbiórki, trzeba walczyć i w domu na pewno trzeba wygrać, nie ma innego wyboru. Ostatni mecz pucharowy przegraliśmy w dramatycznych okolicznościach jednym punktem. Jak to się stało? Ja myślę, że mecz był dla nas już wygrany w pierwszej, drugiej kwarcie. I myślę, że każdy myślał, że już jest wygrany i po prostu mecz nigdy nie jest skończony, aż 40 minut miną. Mecz trwa 40 minut, a nie na przykład 30. I myślę, że jak to do nas dotrze, to naprawdę będziemy sukcesy robić, bo naprawdę czasem gramy koszykówkę dobrą przez 25 minut, a 15 minut śpimy i po prostu drużyny nam rzucają 20 punktów w parę minut i to nas zabija. Wspomniałeś, że drużyna Jeziora gra szaloną koszykówkę. Co możesz więcej powiedzieć o naszym przeciwniku? Ja to powiedziałem naprawdę z całym szacunkiem dla tej drużyny, bo naprawdę zaskoczyli mnie swoją koszykówką. Mają bardzo mobilnych graczy, którzy mogą grać w różnych pozycjach i jest trudno się do takich właśnie drużyny przystosować. Trzeba po prostu walczyć, trzeba nie ustąpić jeden na jeden i trzeba wygrać ten mecz, koniec.